Zima jeszcze nie dobiegła końca. Świnica była i nadal jest przygotowana na ciężkie warunki na drogach głównych i poboczach. W Świdnicy pełnione są dyżury związane z akcją zima. Oprócz specjalistycznego sprzętu, floty blisko 20 pojazdów, drogowcy mają do dyspozycji od ręki również 350 ton soli i 550 ton piasku do posypywania śliskich jezdni. Drogowcy walczą ze śliskością w pierwszej kolejności w miejscach, gdzie kursuje komunikacja miejska, oraz tam, gdzie są to strome podjazdy, zjazdy oraz sygnalizacja świetlna. Do pracy na jezdniach mogą zostać skierowane aż cztery pługosolarki, a także, w razie potrzeby, pługi lekkie z rozrzutnikiem, pugi średnie i ładowarki. Na chodnikach zarządzanych przez miasto pracować będą mikrociągniki oraz pługi średnie z rozrzutnikiem. Do odśnieżania przystanków komunikacji miejskiej wykorzystywane będą dodatkowe mikrociągniki. Władze miasta zwracają również szczególną uwagę i proszą o pomoc w przypadkach mieszkańców, którzy nie mogą pozwolić sobie na samodzielne odśnieżanie, chociażby ze względów zdrowotnych. Prosimy, by mieszkańcy Świdnicy zwracali baczniejszą uwagę i pomagali swoim sąsiadom, jeśli mają taką oczywiście możliwość. Informacje o osobach, które nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć swoich miejsc, można przekazywać do miejskiego ośrodka pomocy społecznej.